Wzorem lat poprzednich w ramach rajdu Fundacji Babci Aliny dla polskich hospicjów przedstawiciele fundacji odwiedzili z darami hospicjum Otwarte Drzwi w Skoczowie. Zawsze nas Fundacja Babci Aliny z Londynu odwiedza. Od samego początku wspierała budowę hospicjum i dzisiaj są pierwszy raz, od kiedy my też zaczęliśmy funkcjonować jako hospicjum stacjonarne, 1,5 roku, także dzisiaj naprawdę wyjątkowa ich wizyta. No to słów kilka właśnie może o tej fundacji. Fundacja Babci Aliny powstała na życzenie mamy założyciela fundacji, pana Janusza i wnuczek, które mieszkają w Londynie. Założyli tą fundację bardzo, bardzo dawno temu. My od 14 lat, jak istnieje nasze stowarzyszenie, z nimi, że tak powiem, współpracujemy. W sensie oni nam bardzo pomagają, bo to jest pomoc rzeczowa. I robią taki coroczny objazd Polski właśnie na rzecz polskich fundacji, czyli polskich hospicjów, przepraszam, i odwiedzają hospicja i ich wspomagają materialnie. No właśnie, materialnie pomoc rzeczowa, czyli co wy takiego otrzymujecie od nich? Sprzęt medyczny, przede wszystkim łóżka, koncentratory, w zależności to, co nam jest potrzebne. Nigdy nam fundacja jeszcze nie odmówiła tego, co poprosiliśmy w danym momencie, co było potrzebne. Ja rozumiem, że te potrzeby są cały czas, czyli to jest duże wsparcie, ale i tak są potrzeby. Cały czas jest potrzeba, tym bardziej, że teraz już działa hospicjum stacjonarne, są pacjenci, są domownicy, więc ta pomoc jest o tyle ważna i bardzo potrzebna, że ich po prostu coraz więcej rzeczy potrzebujemy. Dzisiaj kończymy 1,5 roku działalności hospicjum stacjonarnego. Mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 10,5 łóżka. Dom przygotowany jest docelowo na 20 łóżek. Działamy, rozwijamy się i jest okej. Jest okej, a każde wsparcie oczywiście zawsze mile widziane. Każde wsparcie jak najbardziej mile widziane, i to materialne, i to fizyczne, bo potrzebujemy wolontariuszy, i to mentalne również. Także zapraszamy wszystkich do Otwartych Drzwi. Podczas tych wyjątkowych odwiedzin goście spotkali się z domownikami. W tym roku jedziemy z Pragi do Krakowa, 1000 km w 8 dni. No, warunki są dosyć trudne, bo już drugi dzień jedziemy w upałach, tam dochodząca temperatura do 35 stopni, też bardzo dużo przewyższeń po drodze. Trudno na pewno pod względem sportowym, ale dla nas to jest tak naprawdę 8 dni wysiłku, to jest naprawdę bardzo niewiele w porównaniu z tym, co Państwo robią na co dzień tutaj. W tym roku też na pewno przekażemy fundusze, z tego co Ewa mówiła jeszcze. Tutaj kwestia dogadania się z Państwem też, bo Państwo najlepiej wiedzą, co tutaj będzie potrzebne, bo hospicjum stacjonarne dynamicznie się rozwija. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.